trudno opowiadać o czymś, co było, a już, już go nie ma. Ja jestem tak zwanym wrażliwcem, więc, ale też chodzę po ziemi normalnie i tą ziemię kocham i to miejsce kocham, gdzie jestem. I tak kochałam swojego męża. Mój mąż był dla mnie wszystkim. Mówię o Andrzeju Kondratiuku. Wszystkim i stworzyliśmy filmy wspólne. Wspólne te filmy pokazywaliśmy za własne pieniądze. Jak nam potem ofiarowano jakieś pieniądze od naszego Ministerstwa Kultury, to byliśmy szczęśliwi i wkładaliśmy w następny film, ale nie robiliśmy tego filmu jednego, drugiego, czy trzeciego, czy czwartego, bo tych filmów było aż 7 zrobionych przez nas, właściwie jeszcze więcej. Tyle tylko, że dlatego, że bardzo kochaliśmy i wiedzieliśmy to, co jest i bardzo ja bardzo to wszystko przeżywałam. Ponieważ tak, Andrzej był zawodowcem absolutnym tak zwanym, czyli prawie od dziecka. Natomiast ja byłam aktorką. I musiałam się wcielać w te swoje postacie, które Andrzej napisał razem ze mną na szczęście. Na samym początku Januszek bardzo chciał, żebym ja zagrała w tym filmie. Ale ja sobie pomyślałam długo śpiąc i zastanawiając się nad sobą, własnym życiem i własnym tym, co się koło mnie dzieje wszystkim. Doszłam do wniosku, że nie chcę zagrać gorzej niż grałam kiedyś. Że przyszedł taki czas, kiedy ja jestem już starszą panią. Mam tego świadomość. Wcale tego nie kocham, ale muszę to znosić. W związku z tym jakoś nie chciałam zagrać. A ponieważ znam polskie aktorki, i wiem, że jest dużo wspaniałych polskich aktorek, a między innymi ta oto osoba i ta druga osoba, która grała mnie, to niech tak będzie, bo to jest tylko dobrze, a możemy się cieszyć z rzeczy tych, które są dobre. My, aktorzy, też chcemy być dobrzy, ale przecież na siłę nie jesteśmy dobrzy. Dziękuję, dziękuję. Do zobaczenia, do zobaczenia.